Dość wolno rozpędza się ten 2015 rok. Maj ma być miesiącem przejściowym, a zarazem przełomowym i kolejne premiery mają się posypać jak z kapelusza. Do tego czasu pojawiło się kilka znakomitych kąsków, zarówno na konsole, jak i komputery. Jeżeli komuś znudziło się już GTA V, to w maju trafią się prawdziwe petardy. Zaczynamy dość dynamicznie, bo od Wolfensteina. Rok temu pojawił się The New Order, na którego fani serii musieli czekać aż 5 lat. Zdania były bardzo podzielone, czy seria wróciła na właściwe tory. Oderwanie się od II wojny światowej i przedstawienie nazistów, którzy to zdominowali świat, nie każdemu odpowiadał. Ortodoksyjni fani chcieli bowiem ponownie powrócić do zamku Wolfenstein, a nie walczyć z nazistami na każdej linii frontu, czy nawet na Księżycu. Twórcy posłuchali i wydali kolejną grę. The Old Blood ma nawiązywać do korzeni serii. Akcja rozgrywa się w 1946 roku, krok przed wygraniem wojny jest III Rzesza. Blaskowicz przedostaje się do wcześniej wspomnianego zamku Wolfenstein. Znaleźć musi współrzędne ośrodka trupiej główki. Nie zabraknie także szukania tajemniczych artefaktów, jak i okultyzmu. Szumnie zapowiadana gra wyścigowa ma być pełnoprawnym symulatorem. Wszystko w Project Cars jest stworzone z rozmachem. Olbrzymia ilość grywalnych pojazdów, trybów rozgrywki, piękna grafika, jak i niezwykle realistyczny model jazdy. Twórcy skorzystali z pomocy graczy, aby swój produkt dopracować, bądź zrezygnować z niektórych pomysłów na rzecz nowych, zaproponowanych przez społeczność. Wiedźmin 3 Dziki Gon, tudzież Zgon, zdominował zestawienie gier na ten miesiąc. Ma być to największa gra w historii serii, no i do tego Polska. Fani czekali naprawdę długo, sami twórcy mieli dość sporo problemów, a premiera była kilkukrotnie przekładana. Ponownie spotkamy się z Geraltem z Rivi. Wypełnimy masę zadań głównych, jak i pobocznych. Będziemy walczyć z przeróżnymi potworami, jakie spotkamy na naszej drodze. Powrócą także bohaterowie zdani z poprzednich odsłon. To ma być najlepszy RPG w tym roku, bo kto może konkurować z polskim wieśkiem? Należy uważać tylko na dosyć wysokie wymagania sprzętowe. W zeszłym miesiącu informowaliśmy Was o premierze Carmageddon Reincarnation. Została ona jednak przesunięta na końcówkę maja. Najważniejszą informacją jest to, że ta gra powstała ze środków zebranych poprzez kampanię crowdfundingową na Kickstarterze. Autorzy chcą powtórzyć sukces najlepszych części i przywrócić Carmageddon dawną świetność. W tych kontrowersyjnych wyścigach krew leje się na prawo i lewo. Nie jesteśmy karani za rozjeżdżanie przechodniów, a nawet zachęcani, aby to robić różnorakimi punktami i power-upami. Musimy siać jak największą demolkę podczas wyścigu. Od jakiegoś czasu gra jest dostępna w ramach wczesnego dostępu na Steam. Fani są zadowoleni z rozgrywki, jednak optymalizacja tytułu pozostawiała wiele do życzenia. Autorzy mają jednak troszeczkę czasu, aby doszlifować swój produkt. W maju na półki sklepowe ma trafić także polska gra karciana Earth Core Shattered Elements. W pierwszej kolejności pojawi się wersja na platformę iOS. Finalnie gra trafić ma także na Androida oraz PC-ta. Earth Core ma być odpowiedzią na zapomniane gry karciane. Hearthstone pokazał, że można stworzyć wciągającą rozgrywkę, w którą grają codziennie miliony użytkowników. Polski projekt stawia na bardzo proste zasady, jak i wyśmienity klimat dark fantasy. Rozgrywka przypomina dość znany model. Kamień, papier i nożyce, czyli popularny marynarz. Wybieramy jedną kartę z trzech dostępnych żywiołów, umieszczamy ją na stole i czekamy na ruch przeciwnika. Oprócz kampanii fabularnej będą dostępne także potyczki z internetowymi oponentami. Link do artykułu z pierwszych wrażeń z poprzedniej wersji tej gry znajdziecie na stronie videotesty.pl, link jest w opisie. To wszystko w tym miesiącu. Dzięki serdecznie za uwagę, jeżeli Wam się podobało, zostawcie palec w górę, sprawdźcie pełną wersję artykułu napisaną przez Pawła, link znajduje się w opisie. No a tymczasem do usłyszenia kolejnym razem, komentujcie, subskrybujcie, na razie, pa pa!